Hej wszystkim, ja jestem Aleksandra, a to jest Slow Polish. W dzisiejszym filmie nauczycie się nazw członków rodziny. Ale zanim zaczniemy, proponuję Wam zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić następnych filmów, takich jak ten. Pierwszy członek rodziny, o którym będziemy mówić, to matka. Matka to oficjalne słowo. Normalnie mówimy mama, a dzieci często mówią mamusia. Kiedy mówimy do mamy, mówimy mamo, mamusiu. Wszystkie polskie mamy świętują 26 maja. Wtedy jest Dzień Matki. Następny członek rodziny to Ojciec. Ojciec to oficjalne słowo. Mówimy tata, a dzieci mówią tatuś. Wołamy do taty tato, tatusiu. Wszyscy polscy ojcowie świętują 23 czerwca. Wtedy jest Dzień Ojca. Osoby, które nas wychowują, to rodzice. Rodzice naszych rodziców to dziadkowie. Dziadkowie to babcia i dziadek. Wołamy do babci: babciu, a do dziadka dziadku. Polskie babcie świętują 21 stycznia. Wtedy jest Dzień Babci, a polscy dziadkowie świętują 22 stycznia. Wtedy jest Dzień Dziadka. Małe ogłoszenie. Zapraszam Was na lekcję ze mną. Macie do wyboru lekcje konwersacyjne w małej grupie od poziomu A2 albo lekcje indywidualne na każdym poziomie. Więcej informacji na moim Calendly. Link znajduje się w opisie. Inne dzieci naszych rodziców to brat albo siostra. Bracia i siostry to rodzeństwo. Ci bracia to bliźniacy, a te siostry to bliźniaczki. Rodzeństwo naszych rodziców to ciocia i wujek, też mąż cioci to wujek i żona wujka to ciocia. Nie ma różnicy. Czasami przyjaciele rodziców to też ciocia i wujkowie. Dzieci cioci i wujków to kuzyni. Kuzyn to ich syn, a kuzynka to ich córka. I to wszystkie podstawowe słowa na członków rodziny. Może znacie jakieś jeszcze? Dajcie znać w komentarzach. W opisie czekają na Was ćwiczenia. I jak zawsze, lajkujcie, subskrybujcie i napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia.